Władze gminy Kobierzyce bardzo często podkreślają, że inwestycje oświatowe są jednymi z najważniejszych. Jakiś czas temu pokazywaliśmy Państwu remont szkoły w Pustkowie Wilczkowskim, natomiast teraz pokażemy Państwu remont szkoły w Pustkowie Żurawskim. Prace rozpoczęły się już te pierwsze w poprzednim tygodniu, czyli w poprzednim tygodniu w piątek. Teren budowy został już ogrodzony, już jesteśmy oddzieleni od tej części, na której będą trwały prace budowlane. Wczoraj już widziałam, pierwsza koparka wjechała na teren ten, który będzie za chwilę placem budowym i już te pierwsze prace przygotowawcze trwają. Rozpoczniemy od rozbudowy, weszła już firma, rozpoczynamy od rozbudowy, dlatego ta szkoła jest szkołą funkcjonującą, wobec tego ciężko by było wyremontować w czasie trwania zajęć lekcyjnych. Musielibyśmy to robić tylko w wakacje. A w związku z tym, że jest to rozbudowa, to startujemy już teraz. Rozbudowa o nowe sale, będzie tych sal nowych 7 i przede wszystkim o blok sportowy. Tego, czego w Pustkowie Żurawskim brakowało. Oczywiście była tam sala, ale bardzo mała. Będzie tam po prostu poważna sala gimnastyczna, no taka pełnowymiarowa, jeżeli chodzi o piłkę koszykową. Wobec tego duża sala, taką jak budujemy przy innych szkołach. Budowa potrwa 2,5 roku. Jak na razie jej koszt to 28 milionów złotych. Póki co prace nie powinny zaburzać prowadzenia zajęć w szkole i przez szkolę. Na pewno w pierwszej części nie będzie to zaburzało. Później wtedy, kiedy już będą te prace polegały na dostosowaniu, na dopasowaniu starej części budynku do nowego, pewnie jakieś tam elementy, które wpłyną na pracę nauczycieli i uczniów będą, ale myślę, że na tyle będziemy je niwelować, żeby nie były uciążliwe czy dla uczniów, czy dla rodziców, czy dla pracowników zespołu szkolno-przedszkolnego. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.